Sekcja piłki nożnej to 70 lat tradycji w naszym klubie. Obecnie w naszym klubie trenuje ponad 130 zawodników. Największym zaś sukcesem naszego klubu jest historyczny awans drużyny seniorów do Ligi Okręgowej, w której zamierzamy utrzymać się jak najdłużej. Zapraszamy na treningi do naszych sekcji. Prowadzimy zajęcia z dzieciakami, które urodziły się w roku 2017. Są to zajęcia rekreacyjne, w których dzieciaki mają możliwość rozwijania się pod względem motorycznym, sprawnościowym, a później ukierunkowywane są na piłkę nożną. Starsze roczniki, czyli 15, 14, 13, grają już w rozgrywkach, więc mają możliwość rywalizacji z innymi drużynami z różnych tutaj okolicznych klubów. Bardzo cieszymy się, bo z roku na rok przybywa chętnych w naszych sekcjach. Staramy się rozwijać i dzięki temu ten nabór z roku na rok jest coraz większy. Mamy nadzieję, że będzie taka pasja trwać jak najdłużej i cieszymy się z tego bardzo. Dzisiaj mamy taki trening otwarty, pokazowy. Jest też troszkę rodziców, którzy zainteresowani są zapisaniem dzieciaków do naszych sekcji. Chcieliśmy im pokazać, jak wygląda u nas szkolenie, w jakich grupach trenujemy i jaka atmosfera panuje w naszym klubie. W tej chwili prowadzimy rozgrywki w czterech grupach młodzieżowych. W najmłodszej kategorii żaków, w podokręgu skoczów, w kategorii orlików, w kategorii młodzików i trampkarzy. We wszystkich tych grupach mamy zadowalające wyniki, chłopaki się rozwijają. Stwarzamy im również możliwość, jeżeli są bardzo zdolni, do tego, żeby brali udział w testach w klubach o, że tak powiem, większych tradycjach. Nasi zawodnicy biorą udział w testach w Podbeskidziu Bielsko-Biała, w Rekordzie Bielsko-Biała. I zdarza się, że często, że znajdują tam miejsce i mogą trenować. To nas też bardzo cieszy.